Witamy Państwa serdecznie z Agadiru, z południowego Maroka, gdzie znaleźliśmy się na konferencji poświęconej technologii uprawie gatunków jagodowych, ale i pojeździliśmy sobie po plantacjach. Szanowni Państwo, na samej konferencji była część wykładów poświęcona stresowi. Tutaj w Maroko są dwa takie czynniki stresowe ogromne. Z jednej strony jest woda. Pamiętajmy o terenie pustynnym, o klimacie dość suchym, a z drugiej strony jest ta wysoka temperatura. Do niedawna w Polsce o wysokiej temperaturze się nie mówiło. W tym momencie co sezon mamy problem z zbyt wysokimi temperaturami. Pani, i ta wiedza, którąśmy tutaj zdobyli, my tą wiedzę przekażemy Wam podczas naszego kongresu jagodowego, dlatego że te problemy, które oni tutaj mają, tak, będą coraz bardziej i nas limitować. Tak? Natomiast co mnie bardzo zaniepokoiło, do tej pory uważałem, że Maroko nam nie w wielkim stopniu zagraża, bo oni dostarczają owoce tylko w sezonie dla nas zimowym, tak, od grudnia do marca. Tu się okazuje, że są firmy, które są w stanie już te owoce dostarczyć nam taniej, południowe owoce, niemalże od listopada do czerwca. To jest ogromny problem, bo te owoce są produkowane w krajach o minimalnych kosztach pracy. My musimy zwiększyć wydajność naszych plantacji, żeby obniżyć koszty jednostkowe, żeby móc z nimi konkurować. I o tym też będzie mowa na kongresie. Wysoka temperatura to ten czynnik, który będzie nam przeszkadzał. Badania, obserwacje, które zostały wykonane 2 lata temu w szklarni przez Zbyszka, dowiodły, że mamy ogromny spadek plonowania truskawek, jeśli rośliny przegrzejemy. I to był punkt wyjścia do badań, które w tym roku doradca jagodowy przeprowadził na swoich poletkach doświadczalnych. Tam było badane, Zbyszku, w sumie? Przetestowaliśmy 4 różne produkty antystresowe, których zadaniem miało być niwelacja właśnie tego efektu przegrzania. Wyłuskaliśmy jeden, najlepszy, i my te wyniki pokażemy i będziemy Wam rekomendować, jak postępować w przyszłym sezonie, tak żeby ten efekt stresu termicznego zniwelować. Bo kochani, te wyniki trzeba naprawdę ze sobą zestawić i naprawdę ubrać w program. Tutaj o jednym zabiegu czy o jednym działaniu trudno mówić, bo jeżeli powiemy o tunelu, mówimy i o wietrzeniu, i o kontroli klimatu, i tak dalej, i tak dalej. Tu nie jest tak, że jeden produkt załatwi sprawę i rozwiąże wszystkie problemy. No właśnie, a dla tych, którzy nie przyspieszają, tylko chcą opóźnić, też będę miał kilka ciekawych rozwiązań na ten temat. Także serdecznie zapraszamy na 6 grudnia kongres jagodowy w Nagarzynie. W ramach targów Fruit Poland, które będą się odbywały 5-7 grudnia, 6 grudnia jest kongres jagodowy, na którym te wszystkie informacje będą Wam przekazane. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na Fruit Poland. Do widzenia.